Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Słowa powitania kieruję do szanownych rabinów, na czele z Naczelnym Rabinem Polski, panem Michaelem Szudrichem. W uroczystości uczestniczą ministrowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których również bardzo serdecznie witam. Proszę rabina Michaela Szudricha o rozpoczęcie ceremonii zapalenia świec chanukowych. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mogę słuchać mnie przez maskę, ale uratowane dzieci to jest wielka rzecz. Wtedy musi być w maskę. Zaczynamy za moment, tylko przypomnieć, Chanuka to jest czas, kiedy będzie pomyśleć na coś, które wygląda jak niemożliwe, jest możliwe. I to jest, w jaki sposób to jest tajemnica pobożne życie. Czasami coś wygląda absolutnie niemożliwe, ale kiedy człowiek ma wiarę w Bogu, może robić wszystko, tylko musi starać. I to jest tajemnica Chanuka. I teraz mamy czwarty wieczór. Jeżeli ja mogę poprosić, panie prezydencie, proszę zapalić szamys na ważniejszy. Teraz błogosławieństwo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher hidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehavdil ner shel Shoshanim, Elei Minayim Eishmona, Kavu Shiro Vinayim.
O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Wielce szanowni panowie rabini, na czele z panem rabinem Michaelem Szudrichem, naczelnym rabinem Rzeczypospolitej Polskiej, szanowni panowie ministrowie, wielce szanowni państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że po raz kolejny radość i modlitwa i błogosławieństwo święta świateł chanukowe przepływa także i płynie z Pałacu Prezydenckiego. To po pierwsze, bo dla nas jako ludzi wierzących tutaj w Rzeczypospolitej, ta łączność z Panem Bogiem, modlitwa, ta współobecność ma bardzo ważne znaczenie. A więc dziękuję, że panowie rabini jako przedstawiciele społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej, ale także i poza jej granicami, jesteście dzisiaj z nami po raz kolejny w tym chanukowym czasie, w czasie Święta Świateł, po to, by tutaj zapalić chanukowe świece, po to, by wygłosić słowa błogosławieństwa, po to, by się modlić. Ale dziękuję także i za osobiste, niezwykłe przeżycie, jakie wiąże się z dzisiejszą Panów obecnością tutaj. W 15. rocznicę pierwszej Chanuki w Pałacu Prezydenckim w historii Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy na zaproszenie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego tutaj przybyła społeczność żydowska po to właśnie, aby wraz z prezydentem Rzeczypospolitej, jego małżonką i współpracownikami tą radość chanukową dzielić. Radość Święta Świateł, radość tej wyjątkowej łaski, jaką Pan Bóg obdarzył swój lud wybrany w 1164 roku przed naszą erą. Dawno, dawno temu, głęboko w czeluściach historii, kiedy już Izrael w znaczeniu narodu, ludu był związany i złączony z Panem Bogiem. Tamto wydarzenie i chanukowe święto, jako święto radości, ma w gruncie rzeczy, w moim osobistym przekonaniu, bardzo głęboki duchowy wymiar i bardzo głęboki symboliczny wymiar również. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tamte historyczne, legendarne wydarzenia, kiedy to powstańcy pod wodzą Machabeuszy pokonali wojska helleńskie, przepędzając je z Jerozolimy i odbijając, odzyskując z ich rąk okupowaną wcześniej świątynię jerozolimską, wyrzucając stamtąd pogańskie bóstwa, przywracając tym samym obecność Pana Boga w tym świętym miejscu, nagle znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Mieli tylko jedną czarę oliwy, która wystarczyłaby w normalnych warunkach na jeden dzień, według normalnej ludzkiej miary. Tymczasem na uzyskanie nowej oliwy i poświęcenie jej potrzeba było dni 8, aby przygotowana została we właściwy, przewidziany zasadami religijnymi sposób. I cóż się stało? Ta jedna czarka oliwy wystarczyła na te 8 dni, które potrzebne były do przygotowania tej oliwy. Co to w istocie znaczy? To nie tylko znaczy to, że Żydzi chcieli być z Panem Bogiem, chcieli, żeby Bóg był obecny w ich świątyni, chcieli móc w swoim świętym miejscu oddawać Panu Bogu hołd i cześć, modlić się, ale to przede wszystkim znaczyło, że Pan Bóg chciał, żeby to czynili, bo ich wybrał. I pokazał to, że ich wybrał właśnie przez to, że wystarczyło im tej oliwy. I to jest najbardziej niezwykły element tej historii.
Patrząc na nią, śmiało można powiedzieć: tak, Pan Bóg pokazał, że to jest Jego naród wybrany, albowiem udzielił Mu tej łaski, tego cudu, że tej oliwy dla symbolizowania obecności Pana Boga w ich świątyni i wśród nich wystarczyło. W nadprzyrodzony absolutnie sposób. Dlatego to jest święto radości. Dlatego to jest święto radości, dlatego to jest święto dumy. Nawet w najtrudniejszych czasach. Zawsze nim było. Zawsze dodawało otuchy. Zawsze dodawało mocy narodowi. Tchnąc wiarę właśnie w tą niezwykłą, wyjątkową opiekę Najwyższego. Dlatego jest dla mnie także i dla moich współpracowników wielką radością, że dzisiaj możemy na ręce panów rabinów dla całej społeczności żydowskiej u nas w Rzeczypospolitej, jak również i poza granicami złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia wesołej Chanuki, życzenia wspaniałych świąt, radosnych, właśnie pełnych zadumy, ale takiej radosnej zadumy i pełnych dumy. Dumy z tego, kim jesteście i jacy jesteście. I chciałem podkreślić, że Lech Kaczyński zaprosił społeczność żydowską tutaj do Pałacu Prezydenckiego 15 lat temu, dlatego że jej współobecność w Rzeczypospolitej od 1000 lat uważał za niezwykle ważną, za niezwykle mocno wpisaną w historię Rzeczypospolitej, za element współtworzący dzisiejszą Rzeczpospolitą, także w jej elementach kulturowych, co bardzo mocno chcę podkreślić. Nie tylko, co zawsze mówię, że te 1000 lat współistnienia narodów, te 1000 lat, kiedy ludzie się spotykali, często pobierali się ze sobą, to po tym 1000 lat trudno powiedzieć, ile każdy z nas ma w sobie krwi żydowskiej. Bo ona po prostu jest, płynie w żyłach. Ale jest przede wszystkim częścią tej ziemi, co bardzo mocno chcę podkreślić. Jest też jakąś specyficzną, jakimś specyficznym zbiegiem historii, to, że ten pierwszy przywilej, który został nadany społeczności żydowskiej tutaj, wtedy jeszcze w Polsce, która była królestwem, choć w tamtym czasie nie było króla, w 1264 roku przez Bolesława Pobożnego, to było dokładnie 1300 lat po tamtym 164 roku przed naszą erą, po tamtych wielkich, ważnych wydarzeniach w Jerozolimie, które w jakiś sposób ukształtowały historię i w jakiś sposób ukształtowały dalsze losy narodu wybranego. Jest ten przywilej symbolem obecności Żydów w Polsce, ich miejsca w Polsce, roli, jaką władcy Rzeczypospolitej, po później ten przywilej był wielokrotnie potwierdzany, choćby przez króla Kazimierza Wielkiego. Rola społeczności żydowskiej na przestrzeni 1000 lat była dla Polski bardzo ważna. Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest Polin. To jest miejsce dla nas wszystkich. Ukształtowane historycznie, umocowane kulturowo, w którym chcemy nadal razem żyć w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Jako prezydent Rzeczypospolitej chcę to z całą mocą podkreślić, życząc jeszcze raz wesołej Chanuki. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Wszystkim państwu bardzo dziękuję za udział.